Siema wszystkim, ja jestem Soates Raft Wars 2, gra, która już kiedyś była na moim kanale. Filmik z niej ma bardzo dużo wyświetleń, zresztą gdzieś go tutaj może podlinkuję. Ale ja chciałbym tę grę jeszcze raz ruszyć, bo była całkiem przyjemna, wam się podobała. I ja mam nadzieję, że ją tym razem przejdę, bo wtedy, tak jak mówię, tylko jedną planszę zahaczyłem. Było nieźle. Zobaczymy, jak będzie, gdy spróbujemy przejść całą grę. Zacznę od części drugiej, bo wydaje mi się, że chyba jest trochę nowsza i lepsza. A jeśli będziecie chcieli, to wrócimy do pierwszej. Tutaj jakiś filmik jest. A, co było w poprzedniej części. To jest Simon. A, widzicie. A już sobie przypominam, on wykopał diamenty na plaży pod domem. I zobaczcie, co się okazało. On myśli, że oni są bogaci, ale przypłynęli piraci. I powiedzieli, że to jest ich ten... ich skarb, no i trzeba było walczyć z piratami. To chyba było w poprzedniej części, jeśli się nie mylę, tak? Ale 6 miesięcy później... wracają oni z domu, z dalekiej podróży wracają do domu. I myślą o lodowiec przed nimi. Ale to jednak nie jest lodowiec. Co się okazuje? Ja już wiem, co się okazuje. To jest Aqualand. Taka historia. Historia, która mogłaby się przydarzyć każdemu z nas, kto mieszka nad morzem i budują obok niego park wodny, bo znalazł diamenty. A widzicie, oni wszystkie całe złoto i diamenty zakopali, żeby ukryć je przed rodzicami i przed poborcami podatkowymi. No to teraz będą musieli odzyskać je, ale zanim je odzyskają, będą musieli przepłynąć przez cały aquapark. Dokładnie. Ten w ogóle mały ma jednego zęba, chciałem zauważyć. Muszą sobie jakoś dać radę. Zastanawiam się, jak wykopią te diamenty. Dzieci się z tyłu bawią. No i teraz już wpadli na genialny pomysł. Muszą spowodować, że ten aquapark zbankrutuje. Level pierwszy nazywa się wiadro z wodą, znaczy z farbą. Wiadro farby. Oj, za wysoko strzeliłem. Tu jest ważne trzymanie myszki w tym samym... No naprawdę? No nie. Ojoj, ja w te gry coraz słabsze. Ciekawe, jak mi szło. Jest, udało się. Jak ja tę grę przejdę? Znów będzie kolejna gra, której nie umiem przejść. No i ratownik dzwoni już po ochronę. Wygraliśmy 600 złota. Są różne upgrade'y. Jest kaczka. Co to są granaty? O nie, jakiś granat kupiłem za 200. Nie wiem, co to znaczy. Wiecie co? Nie mam pojęcia, co kupiłem. Ale kupiłem jakiś granat. 3 poziomy granatu. No dobra. Problem z ochroną. W kolejnej części mamy. Dobra, jednego żeśmy zlikwidowali. No a co ten drugi? O, a drugi ochroniarz też strzela. Ale niestety nie tak dobrze jak my. Więc będzie miał chyba problem. A, widzę, my mamy ten granat do... Ojoj. No, powiem wam, że nie spadł do końca. Patrzcie, my możemy ten granat użyć. Dobra, dostał w głowę idealnie. No i teraz już powinien, wydaje mi się, dokładnie tak, utopił się. Oczywiście to jest gra dla dzieci, więc on się nie utopił, tylko sobie zanurkował. Aha, można dodatkową, okej. Okay. I można im hełmy założyć. Nie wiem, co dają te inne ulepszenia, wiecie co? No dobra, teraz mamy 3 kolesi i jeszcze jedno dziecko. No nie, niestety. Oni wszyscy strzelają, czy tylko jeden? O, jest idealnie. Właściwie to ledwo. I co, teraz drugi będzie strzelał? Ale fajna muza jest w tej grze, nie wiem, czy też tak uważacie? Oj, jeszcze kawałek. Dobra, dostał. Wrócił na swoje miejsce.
naprawdę. Strącił mi jednego. Dobra, tego zlikwidujemy. No i jeszcze jeden nam został. Oj, oj. No, prawie. Powiem wam, że będziemy musieli chyba poćwiczyć. Dobra, jest. Spadnie czy nie? Tak, udało nam się go strącić. No, powiem wam, że nieźle nam to poszło. 1000 żeśmy zdobyli i tylko 2 gwiazdki. No nic, nie można być najlepszym. Uzbieramy jeszcze na hełmy, co? Maskotka Shrimp to jest krewetka. Aha, jest krewetkowa maskotka, rzeczywiście. Dobra, oni chcą... Uuu, co to było? 2 strzały za jednym razem, patrzcie. A ona strzela, bo to jest przegrany ktoś. Nie wierzę w to, że mi od razu brata. To jest jego brat na pewno młodszy. Dobra, dostała prosto w głowę. No, jeszcze żyje naprawdę ta maskotka? To jest nie do pomyślenia. No, ale to był jej ostatni strzał. I dokładnie, kolejny strzał w głowę. Ale z tyłu stoi jeszcze jakiś ratownik, tak? W ogóle fajny park wodny z rekinem pływającym. Sakra. No, tu jest parasol. No, ale i tak bym nie trafił. Gdyby nie było parasolu, to by pod niego spadło. No nie, to jest słabo. I co, trafi mnie teraz? No, prawie. No nie. To chyba teraz zginę. A nie. Jest! Wykorzystałem granat. Nieźle. I co teraz? To jeszcze nie trafiło go? A granat jest trochę inną wagę ma chyba. Wydawało mi się, że jednak granatem strzelę, to go zranię. Dobra, jest! Udało mi się. Gij. Dobra, mamy to. 800. Teraz kupimy sobie te hełmy, wiecie? Następna plansza, level 5. Zjeżdżalnia wodna. 2 ich jest? Nie, 3. Dobra, jeden dostał. Dobra, drugi też dostał. Dobra. I jeszcze jeden nam zostanie. To po co nam ten hełm, jeśli ja zginąłem od razu? Zgłaszam protest. Aj, bliziutko. No to teraz będzie. Aj, nie trafi. Na szczęście oni nie umieją strzelać. Jest! Ale weszło, będą 3 gwiazdki, czuję to. Tak, 3 gwiazdki, 1400 zarobiliśmy. A co to jest za 3000 teraz hełm? A, tarcza za 3000, no dobra. Zobaczymy. Teraz jest tak, ochroniarz, ochroniarz, ochroniarz. I kto? I helikopter, tak? Uuu.
Ale jak ja mam helikopter rozwalić, bo nie wiem. Here it comes. They never saw it coming. No nieźle. O nie, orkę trafił. Może jej nie zdenerwował. Ojoj. Ale i tak trafiłem tego z tyłu. Nie no, to czemu on umiera? Jak muza się włączyła. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Wiecie co, ja trochę ją ściszę chyba. Już coraz głośniejsza się robi. Aj, troszeczkę wyżej. Jest. Tak. Dokładnie. I co, ten z tyłu to już w ogóle nie wie co zrobić teraz. No strzelaj, za daleko. Oj, a może jednak nie. Poszło! Trzy gwiazdeczki będą. Wiedziałem. Trzy gwiazdeczki, ty się... Dobra, tarczę im kupiłem teraz. A co tu jest jeszcze? A, roboty na dźwigu są. Rozzłoszczeni budowlańcy. Dobra, jeden dostał, drugi też. O nie, ten rzuca jakimś naszym młotkiem dostałem. Dobra. Ten chyba już padnie, okej. Ten znów rzuca młotkiem. O nie. Troszeczkę niżej i będzie dobrze. Dobra, spadł. Wcelowany on już był w nas. Więc wiecie, to był taki mocniejszy przeciwnik dla nas. Wyżej. A, jeszcze wyżej. No nic. No i co? Jest, dostał. Tylko żeby mnie teraz nie trafił, bo on chyba jeszcze nie zginie, co? No, tym strzałem nie zginie, jeszcze jeden ma. Dobra, nie trafił. Teraz jest nasza szansa. Jest! Przeszliśmy kolejną planszę. Dobra, jakieś dzieci w ogóle na bananie. Ale dużo jest tych dzieciaków, jak ja mam ich? O nie, jeszcze mama. Oj, oj. Trafię ją? No niestety. No. Co ja robię, powiedzcie mi. A, dostała. Ale malutko. Dobra, znów dostała. Teraz nam znowuż mewa zawadziła. Te mewy są tu w różnych planszach z tego co widzę, ale... Szczególnie chyba w tej jakoś tak. No ładnie.
Powiem wam, że to będzie trudne. Jak te dzieci jeszcze będą strzelać, to w ogóle nie wiem jak to. Mam jakieś kulki chyba wtedy kupić inne. Dobra, dostała. Szyki dzieciaczek z tyłu dostał. Jest, udało się. Co teraz, ci będą strzelać? Albo oni, wystarczy, że jeden dostanie od razu wszyscy. Moim zdaniem oni mniej życia powinni mieć. Nie, bo popatrzcie. No, mają jakiś mniejszy pancerz czy coś. Zdecydowanie bardziej dostają. Oj, oj. Obrażenia też mają chyba mniejsze. Dobra. No i co? A, on płynie, bo one mają. No dobra, na szczęście mają te pontony ratunkowe. Dostaliśmy w głowę. Dobra, kolejnych dwa i chyba, albo nawet trzej podpadają. Ten to ma już chyba jedno życie. Dlatego to trzeba trochę niżej celować, wiecie? No nie! A dostał! Może, a, dobra, udało się. I ci też chyba. No nie, no jeszcze jeden ostatni, naprawdę? Ups, brata nam zestrzelił. No i już po nim. Tak to jest, jak się zadziera z Simonem i jego bratem. I ze mną oczywiście. No i porobiony, tylko trochę dużo mi to... Uuu! Coś się dzieje. Co to jest pływające po wodzie? Jakiś ptak, a to chyba wieloryb. O, wieloryb. A nie, jakiś śpiący. No właśnie, martwy. Czemu martwy wieloryb jest? Płynie na park wodny. O kurcze, tu są ci łowcy wielorybów. Koreańscy łowcy wielorybów. Koreańscy łowcy wielorybów są nawet, masakra. Co my tu jeszcze możemy dokupić? Tu już nie możemy kupić, ale za 2000 możemy dokupić dziadka z tyłu. Patrzcie. Dziadka, który łowi ryby. Ach, moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Ja myślę, że zaraz chyba nakręcę kolejną część. Wydaje mi się, że to jak ci koreańscy wielorybnicy się pojawili, to pewnie jest to gdzieś połowa gry, a może jedna trzecia, może jedna czwarta. Nie mam zielonego pojęcia, ile jest plansz. Może zaraz sobie w trakcie tej mojej przerwy w nagrywaniu poczytam o tym. Jeśli wam się ten film podobał, oczywiście zostawcie łapkę, komentarz jakiś, czy graliście w tą grę, czy nie, czy może coś o poprzedniej części, czy grać w nią, czy nie grać. A może jest jakaś kolejna część. Tymczasem ja będę kończył. Trzymajcie się. Cześć, papa. Pa.